W tym filmie zagram sobie w Bed Warsy, ale za każdym razem, gdy zginę, będę powiększał moją obudowę łóżka o jedną warstwę. I tak, wiem, jest to bardzo oryginalny pomysł. A tak serio to wbijacie do Fizjego, czyli youtubera z zagranicy, którym się zainspirowałem w tym filmie. Wiecie, co jest najgorsze na start? Że ja nie mogę budować mojego łóżka, ponieważ jeszcze nie zginąłem jakby. I też zapomniałem wam powiedzieć, że jak zginę, to muszę za każdym razem budować łóżko innym blokiem. Czyli nie mogę, wiecie, ciągle wełny stawiać, tylko muszę co chwilę inny blok. Jedra, on nie wie, patrzcie. Do widzenia. Z łapki go zabijemy? Zabiliśmy. No teraz polecimy sobie tam, do zielonego. Tylko niestety nie mogę właśnie tego łóżka ochronić. W sumie mogłem spaść teraz z tego Speed Bridge'a, dokładnie właśnie miałem spaść, co nie, żeby budować łóżko naprawdę 100% legit. Ja serio, to w sumie mi oddało, bo teraz... Ej, w sumie obuduję, ja wiem czym, endstone'em na start, bo czemu nie? Potem sobie na przykład wełną obuduję. Ej, jeżeli trafi się ktoś dobry, to tutaj naprawdę może powstać taka wielka obudowa, że to szok. Jesteśmy u zielonego, zielony właśnie zginął, czy zdążymy mu zniszczyć beda? Jeżeli tutaj nie ma żadnego bloku, to zdążymy. Mamy to. Teraz go zabijamy, albo on mnie zabije, ale raczej ja jego, albo nie wiem, okej, ja jego. No naprawdę? Nie wierzę, ja tutaj ginę sam od siebie, a nie z ludzi. Winy. Dobra, teraz obuduję wcześniej obiecaną wełną. I okej, naprawdę już to wygląda dosyć mocno. Tam jest złoty i on o mnie chyba nie wie. Wie jednak. Robi TNT jumpa, czy co robi? Teraz zabiłem go. Nie, jednak go nie zabiłem, ale spadł? Nie, jest tutaj. Ale ma 1 HP, do widzenia. Także teraz spróbujemy się do niego tutaj zbridżować. Tutaj mam fireballa, tylko lekko się podbuduję i wykonam właśnie fireball jumpa. Okej, tyle powinno wystarczyć, także lecimy teraz, cyk. Jest idealnie, no co jest, cofnęło mnie. Okej, zniszczyliśmy łóżeczko i ono niczym nie wie. I go zabijamy, albo on mnie. Musimy chyba cofnąć się, żeby zjeść sobie zaraz refa. No serio, dotknął mnie stąd? Ajajaj, on też spadł. A, wygrałem, koniec gry. Okej, idziemy sobie tam do kolegi. Dobra, jesteśmy. Wow, 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 stary, spokojnie, spokojnie, kolego. Do widzenia. Masz po łóżeczku, stary. Tylko teraz ja pewnie mam po życiu. Będę musiał obudowywać łóżko. Bo raczej nie zabiję go, tego typa, chociaż może. Może jednak. No, było tak blisko, 1 HP mu zostało. Ej, obudujemy teraz na start szkłem łóżko. Nigdy tego nie widziałem, ale dobra. Lecimy teraz tego chłopa zabić. Gdzie on jest? Tutaj jest! Do widzenia. Nie, jest przy wieśniaku, okej. Okay. Okej, chłop tutaj chce screenshota. No i ktoś mi zniszczy łóżko, no nie! Dobra, teraz cię zabijamy, sorry. Bo musimy kupić właśnie sobie kilo, żeby zniszczyć mu beda. Czy on jest za mną? Dokładnie tak, jest za mną. Ha! Zniszczyłem mu to łóżko. I przy okazji zabiję go też. Dobra, szybko teraz wygrywamy. Jedynie złoty ma łóżeczko. Zleciłem mu je zniszczyć. Tu jest czerwony, którego również zabijamy. O, ale się wymieniliśmy. I tak go gonię. Chodź tutaj. Czemu on ucieka? Ja i tak mam low'a. On powinien mnie bić. I kolejnego walną, serio. No, co tutaj się dzieje? W trójkę się gonimy. Nie zależy na zabiciu tego czerwonego. Ten złoty akurat ma łóżko, więc wywalony, czy go zabije, czy nie. Ale i tak go w sumie zabije. Nara. A czerwony też zginął. Nie walnął fireball jumpa. Okej, tu jest biały, który chce screenshota. Dobra, zrobił chyba, więc go zabijamy teraz. Szkoda, bo on łóżka nie miał, przykro mi. Aha! On był ostatnią żywą osobą! Okej, okay. Mam dookoła siebie dosyć mocne osoby, ponieważ każdy z nich ma premkę. Więc tym razem może uda mi się budować jakoś łóżko. No nie, on jest nade mną, chłopiec nade mną, chłopiec nade mną. Tylko najpierw muszę mieć to łóżko, żeby móc je budować w ogóle. Ale okej, okay, udało mi się zabić typa. Teraz pytanie, co z tego? Jak mam bardzo mało HP? No właśnie. Spróbuję mu zniszczyć jakoś właśnie tego beda. Skoczę na to. Nie, o, patrzcie, drugi przed. Tak, let's go. I ja teraz wbijam się na trzeciego. Albo nie. Nie, nie mam bloków, nie mam bloków. Dobra, co, zablokowałem się, ale no, zginąłem. Nieważne. Teraz możemy obudować beda. Plus, jest plus zawsze. Zawsze trzeba szukać pozytywów, widzowie. Robimy pierwszą warstwę. Jest gotowa. I idziemy teraz zabić tego różowego, który mnie zabił. O, jest tutaj, do widzenia. Do widzenia! Okej, okay, poszedł. Tutaj nade mną jest biały, który zginął. Okej, okay, robimy tak, o. Niszczymy łóżko. Pytanie, czy on teraz biegnie do naszej bazy? On biegnie do naszej bazy, ja wojduję. Mam nadzieję, że uda mi się go powstrzymać przed zniszczeniem mojego beda. Okej, okay, jest już tutaj. Dostał hita. Dostał kolejnego hita i kolejnego. I ginie. A właśnie, bo ja zginąłem, muszę budować łóżko, zapomniałem o tym. Lecimy teraz z endstone'em. Trochę w sumie za dużo go kupiłem, ale trudno. Okej, okay, jest skończone. Ej, w tej chwili został tylko zielony. Że bridżujemy. O, tak, spadłem. Właśnie, przecież ja muszę obudować teraz kolejną warstwą. Najgorzej, na początku wykorzystałem wełnę, więc teraz zrobimy to deskami. 32 deski. I on tutaj już był i akurat teraz spadł. Ale szczerze, teraz już naprawdę to dosyć mocno wygląda. Teraz spróbujemy sobie walnąć do niego fireball jumpa, tylko lekko się podbuduje. Tyle wystarczy i walimy fireballa. I ma po łóżeczku kolega.
Tylko on teraz leci do nas, więc muszę walnąć w drugą stronę Fireballa. Właśnie dokładnie o to mi chodziło. Muszę teraz powiększyć obudowę łóżka. To będzie jakoś 48 bloków. A on, patrzcie, on już tutaj do mnie leci. Nie. Muszę budować łóżko. Czym obudowujemy? Tym. Tego jeszcze nie używałem. No nie, on tutaj już jest. Dobra. Szybko robimy obudowę. Nie. Nie, przegrałem challenge, bo nie budowałem łóżka. Ale przynajmniej teraz wygrajmy tą grę. Nie! Nie zniszczył mi. Wygraliśmy? Wygraliśmy, ale challenge przegraliśmy. Nie, ja nie wierzę w to. Ale przynajmniej teraz obudujemy sobie łóżko wełną. Nie no, chłop obudował łóżko Endstone'a. Będziemy musieli kupić u niego kilo, bo też nie chce mi się wracać. Ej, gdzie on w ogóle jest? Czy on wyszedł z gry? Tak, on wyszedł z gry. Także w tej chwili budujemy się na środek. Jest tutaj pan biały. On się wydaje dosyć dobry. Dobra, zabijemy go. Dobra, okej, na pół serca. Jeszcze nie mam refów, musimy pójść sobie szybko kupić do różowych, bo oni nie żyją. Nie wiem, czy zdążę, zanim on tutaj po mnie przyjdzie, ten biały. Nie, jak na razie po mnie nie idzie. Jedno serce, biegnie do mnie? Biegnie, dobra, szybko. Okej, na szczęście jest tutaj dosyć dużo tych refów. No nie, nie zdążymy. Nie, nie mogę zginąć. No umarłem. Miałem jeszcze dwa emeraldy. W takim razie nadeszła pora na Endstone. Trzeba zlikwidować teraz tego białego, ponieważ jest dosyć dobry. On nie ma beda. Jest tutaj. Perfekcyjnie wszystko się złożyło. Dobra. Nie! Dostałem hita z pleców. Ktoś mnie goni z tyłu. Lecę zjeść tutaj refa. Kto mnie gonił? Tutaj. A, jest gościu. On ma zbroję deksową. Nie, zginąłem. Dobra. I teraz moja budowa będzie, no już nie najmniejsza. Okej, co powiecie na szkło? Tylko mam za mało żelaza i patrzcie, tutaj nie mogę stawiać bloków. No trudno, tutaj będzie bez obudowy. Ej, ja muszę dużo nazbierać tego szkła. Jeszcze więcej muszę? Powiecie, że tyle wystarczy. Jest, mamy to. I leci do mnie ten żółty, który mi wcześniej zabił. Nie, najgorzej. On ma zbroję bardzo mocną, jeszcze ma enchantowane to wszystko. Nie! A, nie walnął jumpa i... A nie, myślałem, że nie ma łóżka, jednak ma łóżko. Dobra, zabijamy tutaj tego chłopa. On nie ma beda. Nie walnął fireball jumpa. Nie! Nie, kolego, dlaczego? Dlaczego? Wyobraźcie sobie, ile ja teraz będę musiał zbierać surowców. Dobra, czym obudowujemy? Wiem czym. To jest dosyć tanie, a jeszcze tego nie używałem. Stack, myślę, że stack może mi wystarczyć. Nie, bo ja tutaj nie mogę już nic obudowywać, no trudno. Nie, ktoś tutaj przyszedł. Wywalaj mi stąd, stary! Ja tutaj łóżko obudowywuję, no nie! Ale mi raczej nie zdąży, bo ja mam tak potężną tą obudowę. Musi mieć naprawdę, no właśnie, dobry kill-off. Idziesz stąd. Dodało... Aha, tam jest moje łóżko odsłonięte. Czy on wie chyba to? On chyba to wie. Ale on perełko musiał chyba cyknąć. Nie, on zginął. Ja nie wiem w ogóle, co się stało. Ktoś tu jest! Ja mam łóżko odkryte, on nie wie o tym. Dobra, już nie mam. Nic, stary, tutaj nie było. Dexi, nagrywasz? No nie mogę ci, stary, teraz odpowiedzieć, bo boję się, że zniszczyć mi łóżko. Właśnie, zostaje go w takiej niepewności, że on pewnie myśli, że ja piszę. O, będę udawał, że coś piszę. Patrzcie, teraz będzie trzeba szybką akcję. Lecimy. Trochę nie wyszło. No, trudno. Musimy go zabić, bo on nie ma łóżka. To jest właśnie ten, który mi uciekł fireballem i potem zginąłem. Dostał. Giniesz. Patrzcie. Czemu on ma cały czas tyle życia? Nie, proszę, tylko nie, żeby nie zniszczył mi łóżka. Ja w ogóle nie dokończyłem tamtej budowy. O, dzięki, stary. Zniszczył mi łóżko. Nie mam po co teraz grać. Nie! Także to było na tyle z tego filmu. Lajkujcie, subskrybujcie. Siema!